Bycha, zaczynamy nasze spotkanie. Cieszę się bardzo i witam serdecznie już na początku. Nie słychać naprawdę? Nie, tak się uregulowałem. A teraz coś lepiej. Tam jest jeszcze jeden głośnik, tak to nie wiem. Prawda, nie słychać? Będziemy prosić też, żeby był trzymany głośnik, mikrofon blisko, także. I prosimy o spokój, no to na pewno wtedy będziemy też słyszeć wszystko. Witam serdecznie w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jako organizator spotkania Klub Myśli Swobodnej, a także Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Witam naszych gości, ale przede wszystkim naszego najważniejszego dzisiaj gościa, czyli pana Roberta Wilnickiego. Współtwórcę Marszu Niepodległości, prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, a także współtwórcę tworzącego się ruchu narodowego i towarzyszącego mu w dzisiejszym spotkaniu pana Sylwestra Chruszcza. Architekta do niedawna, europosła z Ligi Polskich Rodzin. Dzisiejsze spotkanie ma tytuł Jak odzyskać Polskę? I porozmawiamy o tym przede wszystkim z panem Robertem Winnickim, ale oczywiście tutaj głos będziemy też przekazywać panu Sylwestrowi. Będziemy liczyć na państwa pytania, na udział w tym właśnie spotkaniu, tak żeby można było się dowiedzieć jak najwięcej. I może ja spoczywając sobie tutaj na tym siedzeniu, Zadam pierwsze pytanie panu Robertowi. Jak według pana wygląda obecna sytuacja Polski? Czy to jest ta sytuacja, którą widzimy w telewizji, czy taka sytuacja, którą pan na spotkaniach z ludźmi, na rozmowach z ludźmi widzi na co dzień, jeżdżąc po całym kraju? Myślę, że o sytuacji w Polsce można mówić z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia to jest taki, który jest dostępny dla każdego z nas. Proszę państwa, każdy może się rozejrzeć wokół siebie, jaka jest sytuacja na jego osiedlu, w jego mieście, w Szczecinie, na zachodnim Pomorzu. Jechaliśmy wczoraj z Koszalina. Jaka jest sytuacja na wsiach popegeerowskich. I to jest perspektywa dostępna naprawdę każdemu człowiekowi. Każdemu Polakowi, który chce się poza ten ekran telewizora wychylić. I to jest zła perspektywa. I to jest perspektywa niekorzystna. No tak, ale możemy powiedzieć, że przecież na ekranach telewizorów widzimy Zieloną Wyspę. Że na ekranach telewizorów widzimy Stadion Narodowy, tak? Jako symbol polskiego dobrobytu. Wobec tego może tylko ta nasza perspektywa indywidualna jest zła, czy jest niekorzystna. Otóż proszę państwa nie. Otóż proszę państwa nie jest tak, że to tylko nasze indywidualne patrzenie czy perspektywy są niekorzystne. Sprawy w Polsce, krótko rzecz ujmując, mają się źle. I żeby to przedstawić, nie chciałbym w tym miejscu i dzisiaj omawiać tak wszystkich polskich problemów, bo się nie da. Po pierwsze się nie da, bardziej chciałbym tutaj rozmawiać o sposobach wyjścia z tej sytuacji. Natomiast chciałbym sobie powiedzieć, że gdzie jest klucz tego problemu? Tak? Gdzie jest pierwszy i podstawowy, gdzie jest źródło naszego problemu? Czy ono jest w gospodarce, czy ono jest w polityce międzynarodowej, czy ono jest w administracji publicznej, czy gdziekolwiek indziej? Proszę państwa, pierwszym źródłem naszych problemów
pierwszą przyczyną, którą trzeba rozwiązywać, fundamentem, jest nasze myślenie. Jest myślenie polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza myślenie polskich elit o rzeczy publicznym. To jest fundament. Bo gospodarkę można odbudować. Można odbudować przemysł, można odbudować armię. Oczywiście to są zawsze olbrzymie koszta. To jest to, co zniszczono, trzeba potem pocieczało odbudowywać. Ale wszystko to można zrobić tylko i wyłącznie pod warunkiem, że ma się po pierwsze elity, które myślą kategoriami państwowymi, narodowymi, a po drugie, że społeczeństwo, którym te elity zarządzają, bo niezależnie od ustroju, czy to jest demokracja, czy to jest monarchia, arystokracja, oligarchia, nie wiem, dyktatura, w każdym państwie rządzą elity. Różne elity. Nie tylko elity, myślimy o tych partyjno-rządowych. Nie tylko takie elity, również elity kulturalne, elity gospodarcze, elity społeczne. I jeśli mówimy dzisiaj o problemie, jaki mamy w Polsce, to tym fundamentalnym problemem jest problem elit. Problem, który nam się ciągnie od II wojny światowej, proszę Państwa. Wtedy, kiedy polska narodowa, niepodległościowa elita została wybita albo rozproszona i która po roku 89 nie miała okazji, nie miała szansy, żeby się odrodzić. I jeśli mówimy o zmianach w Polsce, to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Polskie społeczeństwo, polski naród musi wykształcić nową elitę. Musi wykształcić nową elitę w polityce, nową elitę w gospodarce, nową elitę w życiu społecznym, w życiu kulturowym. To nie może być tak, że nasze myślenie o nas samych, również poprzez kulturę, budują jakieś dziwni ludzie. Jakieś dodo elektrody, nergale, zakompleksieni olbryscy, czy inni, czy Maciej Sztur, opowiadające o dzieciach przywiązywanych do bitwy pod Cedynią. Nie może być tak, że jacyś idiotyczni celebryci wpędzają nas w kompleksy, a jesteśmy narodem niestety bardzo zakompleksionym, bardzo o niskim poczuciu własnej wartości. Nie może być tak, że te elity z tym zakompleksionym myśleniem potem nie potrafią walczyć o elementarne polskie interesy na forum publicznym. Elementarne. Takie, które wszyscy inni walczą, bo to jest oczywiste. I to jest jak gdyby absolutny fundament tego, co w Polsce trzeba zmienić. I proszę Państwa, ta zła sytuacja, którą mamy do czynienia w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją katastrofy demograficznej, która już nadchodzi. Z perspektywiczną katastrofą systemu ubezpieczeń społecznych, czyli systemu emerytalnego. Mamy do czynienia z gospodarką, która nie ma trwałych własnych fundamentów. Bo właśnie w imię leczenia kompleksu nasze elity, nie wiem, przyjmują bezrefleksyjnie pakiet klimatyczny, który dożyna nasz przemysł, dożyna naszą gospodarkę opartą na węglu w imię jakichś absurdalnych, ideologicznych założeń. Mamy do czynienia wreszcie z sytuacją polityczną, międzynarodową, bardzo niekorzystną. Nikt, gdyby w Polsce rządziły poważne elity, poważni politycy, to już dziś kreśliliby scenariusze, co stanie się z Polską po upadku Unii Europejskiej. Bo to jest realny scenariusz, proszę Państwa, dzisiaj. Czy ktoś poważnie to rozważa? Czy ktoś o tym mówi poważnie w środkach społecznego przekazu? Nie. Bardzo nieliczne głosy, bardzo nieliczne przekazy. I to, co, proszę Państwa, najbardziej bawi czy śmieszy, tak? Dzisiaj poważne elity mówią, że to są oszołomskie prognozy, że to tylko oszołomy tak mówią. Proszę Państwa, ja naprawdę
nie mam jeszcze zbyt wielu lat, ale pamiętam, co było mówione przy wchodzeniu chociażby do Unii Europejskiej, kiedy argumentowaliśmy, jeszcze nie mogłem głosować w tym referendum, ale już kleiłem plakaty antyunijne, kiedy mówiliśmy o tym, że euro to sztuczna waluta, że to jest pomysł polityczny, a nie gospodarczy, że nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, że to musi się rozlecieć, że to będzie nieskuteczne. Wtedy taki pogląd był oszołomstwem. Wtedy głosili go jacyś niespełni rozumu. Dzisiaj wszyscy poważni ekonomiści tak uważają. Po czasie, po wielu latach, kiedy już pewnych rzeczy nie da się odwrócić. Odpowiedzialność elit i nowe elity. To nie znaczy, że nie ma w Polsce ludzi gotowych się zajmować poszczególnymi sektorami. Natomiast problem polega na tym, że ci ludzie nie mogą się tymi sektorami zajmować, ponieważ są systemowe blokady. Nałożone właśnie przez ten system, który określamy jako Republika Okrągłego Stołu. I to może tyle, bo nie chciałbym się rozgadywać, wiem, że jeszcze jakieś pytania są przygotowane. Więc jeśli mówimy o diagnozie sytuacji, sytuacja w Polsce jest zła, ponieważ Polska nie jest zarządzana przez elity, które nie tylko, że nie są suwerenne w swoim myśleniu, nie tylko nie czują podmiotowości, ale one również nie są kompetentne, co najgorsze. Bo czasami się przedstawia taki schemat. Tutaj niepodległościowcy, tak, wielkie hasła głoszą, Bóg, honor, ojczyzna, ale to są ludzie niekompetentni, to są ludzie, którzy się nie znają na rzeczy, tak? Oni przyjdą, to rozwalą wszystko. A z drugiej strony mamy fachowców, tak? Którzy z pozycji kolan będą rozmawiać z Berlinem, z Brukselą, z Waszyngtonem, z Moskwą, ale oni są kompetentni. Bzdura. Ani ideowi, ani suwerenni w myśleniu, ani kompetentni. Bo jeśli Państwo się rozejrzycie w tej sytuacji naszej Polski dookoła siebie, w zarządzaniu państwem polskim, to kompetencji tam nie uświadczycie. Czy można tylko dać słowo? Nie są samodzielni dlatego, że nie mogą, czy dlatego, że nie chcą? Nie są suwerenni. Proszę Państwa, w moim przekonaniu głównym problemem jest mentalność. To znaczy, wszystko zaczyna się tutaj w głowie. To znaczy, oczywiście te elity są bardzo mocno powiązane na najróżniejszy sposób, tak? Oni dlatego zachowują się, jak się zachowują, bo spełniają rolę namiestników, tak? Dla tubylczej ludności polskiej. I oni oczywiście mają z tego tytułu określone profity ekonomiczne, jakąś pozycję, tak? Mogą się grzać w blasku kamer i tak dalej. Natomiast powiedzmy, że to jest tylko połowa problemu. Znaczy podstawowy problem jest właśnie mentalny. Ci ludzie mają głęboki kompleks tego, w jakim społeczeństwie, w jakim narodzie żyją, tak jak te elity PRL-owskie były kształtowane, z kompleksem w stosunku do Moskwy, z kompleksem, że oni muszą udowadniać, że są tak, tymi marksistami dobrymi. Tak teraz ten kompleks, nie znaczy, że są ci sami ludzie, bo to pokolenie stopniowo odchodzi PRL-owskie, ale oni zdołali wychować już sobie następców, tak? Mamy 30-latków, 40-latków, którzy myślą tymi kategoriami. To jest największy problem, że ta elita niesuwerenna się odtwarza. Ona się odtwarza. Czerwone pytanie. To nie tylko na punkcie, bo oczywiście mamy bardzo wiele takich bezpośrednich linków genetycznych, tak? Tatoś był w SB, córeczka teraz jest gwiazdą telewizji, nie? I tu mamy ten. I to jeszcze jest znowuż połowa problemu. Gorzej, że tam do tej elity są dokoptowani ludzie, którzy niekoniecznie genetycznie musieliby być z tego, że tak powiem, miotu, tak? Ale już mają wdrukowane to myślenie. Ja może zadam takie banalne pytanie, bo takie pytanie też jest na dzisiejsze spotkanie. W takim razie w jaki sposób odzyskać Polskę? Reprezentujesz tutaj razem z panem Sylwestrem Ruch Narodowy.
może taka najpierw swoja diagnoza, a później cele ruchu narodowego. Proszę Państwa, na jednym ze spotkań padło pytanie, kiedy, no to kiedy odzyskamy Polskę? Kiedy, tak? Zażądano ode mnie podania terminów tego zadania, które sobie postawiliśmy. I najpierw trzeba wytłumaczyć, co to znaczy odzyskać Polskę. Czy to oznacza zmienić obecną ekipę rządzącą u władzy? Nie. To znaczy to też, to na pewno. To na pewno. Ale to jest znowuż tylko część zadania. Bo to nie chodzi o to, żeby jedną partię w systemie okręgustołowym wymienić na drugą. Naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zmienić fundamenty funkcjonowania państwa, fundamenty funkcjonowania społeczeństwa. A co to znaczy? To oznacza, że trzeba przede wszystkim zanegować czy odwrócić parę podstawowych paradygmatów, według którego społeczeństwo polskie od roku 89 żyje. Ten pierwszy podstawowy paradygmat, właśnie którym tłumaczony jest większość tych takich hołdów wiernopoddańczych w stosunku do Zachodu, jest taki, że jakieś układy międzynarodowe, organizacje międzynarodowe są w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój. Że Unia, że NATO, że ONZ, że to nam zapewni bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój. Proszę Państwa, bzdura i kłamstwo. Ani bezpieczeństwa, ani dobrobytu, ani rozwoju. Bo państwo słabe, a takim dzisiaj dramatycznie słabym państwem, ze słabą, niesuwerenną gospodarką, bez własnych podstaw gospodarczych, bez armii i z w dużej mierze rozbitym i zdemoralizowanym społeczeństwem, jest Polska. Czyli jest państwem słabym. I państwo słabe zawsze będzie zagrożone. Sama słabość państwa jest dla niego największym śmiertelnym zagrożeniem. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to niech spojrzy na XVIII-wieczną mapę Europy i zobaczy olbrzymie państwo, czy bardzo duże państwo polskie, pierwszą Rzeczpospolitą. Jaką pierwszą Rzeczpospolitą? Dramatycznie słabą. W dramatycznej zapaści wewnętrznej. I oczywiście możemy powiedzieć agresja, zaborcy, tak, nasi wrogowie, nieprzyjaciele. Ale silnego państwa by nie rozebrali. Silne państwo prowadziło aktywną politykę zagraniczną. By wchodziła w sojusze, by budowała osie porozumienia w Europie. No nie byłoby rozbioru, gdyby Polska nie była słaba. Więc żaden układ międzynarodowy państwu słabemu nie zapewni bezpieczeństwa. On może wzmacniać i trzeba budować różne układy międzynarodowe. Tylko tak samo z NATO. Czy NATO zapewni bezpieczeństwo państwu bez armii? Nie. Nie, proszę państwa. I to nie chodzi tylko o 39, że zawsze tą lekcję trzeba mieć w pamięci. To chodzi o to, że wprost w dokumentach, nawet natowskich, mówi się, że państwo powinno polskie być zdolne do obrony własnego terytorium na poziomie elementarnym, a dopiero oni mogą pomóc. A Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, proszę państwa. Wycofują się. I nie ma co liczyć, nie jest... Na szczęście i na nieszczęście Polska przestała leżeć w centralnym regionie zainteresowania światowego. Znaczy, to się przeniosi na Azję. I to jest w dużej mierze nasze szczęście, bo może dzięki temu unikniemy jakiegoś najbliższego zdarzenia, które się będzie szykowało na świecie. Ale to też świadczy o tym, że po prostu nie jesteśmy, trzeba sobie zdać z tego sprawę, proszę Państwa, w dzisiejszym świecie Polska nie jest niczym ważnym. I trzeba tą prawdę sobie uświadomić. I nikt o nas specjalnie dbał nie będzie. Brutalnie rzecz ujmując, jesteśmy sami. Zawsze byliśmy sami, tylko zawsze mieliśmy jakieś złe złudzenia. A nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak będziemy prowadzili grę dyplomatyczną, politykę zagraniczną, jaką silną armię będziemy mieli, jaką silną postawy gospodarcze, jak będziemy ekspansywni gospodarczo. To jest nasza siła. I to jest pierwszy taki paradygmat fałszywy. W imię tego paradygmatu formatuje się całe polskie życie publiczne. Jeszcze podwójnie fałszywie się je formatuje. Bo się mówi tak, patrzcie, jedziecie za granicę, do Niemiec, autostrady się zaczynają. Potem Francja, Holandia, bogate życie. Co to znaczy? To znaczy, że w Polsce trzeba zalegalizować związki homoseksualne. Tak, taki
tak? Albo wybrać starego PZPR-owca, który coś sobie wyciął na wicemarszałkinie Sejmu, tak? Dzisiaj mamy informację, że po prostu żenująca sprawa. Proszę Państwa, nie. I to jest związane też z drugim fałszem w polskim życiu publicznym funkcjonującym. Fałsz takiej pluralizmu czy tolerancji. Mówi się nam, że na czym ma polegać demokracja? No demokracja ma polegać na tym właśnie, że dwóch z panów z pieskiem też będzie miało przywileje jak małżeństwa, że będzie eutanazja, że można będzie zabijać dzieci narodzone, tak? To jest postęp, to jest nowoczesność. Że będziemy negować właśnie swoją kulturę narodową, będziemy się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami, tak się robi pedagogikę wstydu też w państwach zachodnich. Proszę Państwa, nowoczesność nie na tym polega, nie na tym polega demokracja. Żeby funkcjonowała demokracja, co oznacza demokracja? Demokracja to jest taki ustrój, w którym obywatele aktywnie uczestniczą w sprawowaniu władzy, bezpośrednio lub pośrednio. Uczestniczą w życiu publicznym i to jest istota demokracji. Ale kiedy może być demokracja? Może być wtedy, proszę Państwa, kiedy jest wspólnota. Bo jak może być, jak możemy wspólnie podejmować decyzje, jeśli nie zgadzamy się co do podstaw, co do pewnych pryncypialnych wartości? Nie ma demokracji bez wspólnoty. Tam, gdzie niszczona jest tożsamość narodowa, tam, gdzie osłabieniu ulegają właśnie tradycyjne społeczeństwa narodowe, tak jak w Europie Zachodniej, kończy się też demokracja. Kończy się też demokracja. Tam się zaczyna brukselski czy berliński zamordyzm. Bo jak mamy z jednej strony, tak, jak mamy multikulti, co nawet przyznają już, że porażkę poniósł Sarkozy, to przyznał i Angela Merkel przyniosła, tak, przyznała, no pewne minimum podstawy, bazy, na którym funkcjonuje społeczeństwo, wartości musi być zachowane. A co to oznacza? To oznacza, że jeśli ktoś kwestionuje te bazowe wartości, a w Polsce te bazowe wartości, no to jest tysiącletnia kultura oparta o dziedzictwo chrześcijańskie. Nie mamy innej tożsamości, proszę Państwa. Nie ma innej polskiej tożsamości jak ta. I kto zagraża polskiej demokracji? Ten, kto atakuje te wartości. Ten, kto atakuje bazę, na której zbudowana jest wspólnota. Ten, kto atakuje wspólnotę, ten zagraża polskiej demokracji. Demokracja nie polega na tym, że jakiś pajac będzie miał prawo na ekranie wsadzić polską flagę w psią kupę. Naprawdę. Nie na tym polega demokracja. Bo niezależnie od ustroju powinien dostać w zęby po prostu za to i nic więcej. Mit fałszywej tolerancji, fałszywego pluralizmu. Trzeci mit. Kapitał nie ma narodowości. Pochodzenie własności czy własność to nie jest ważna sprawa. Bzdura. Bzdura, fałsz, nieprawda. Żadne poważne państwo na świecie nie wychodzi z takiego założenia. Żadne poważne państwo, na przykład w Azji Wschodniej, które się rozwinęło, tak, mówimy o Tygrysach Azjatyckich, nie podchodziło do tematu w ten sposób, żeby sprzedali gospodarkę. Korea Południowa chroniła swoje rynki wtedy, kiedy się rozwijała. Bo wiadomo jest, że jak są silne podmioty gospodarcze, międzynarodowe, koncerny, które są silniejsze często niż poszczególne państwa, to one są w stanie cały rynek zamieść. A co się dzieje w Polsce? No w Polsce teraz mamy wprowadzaną ustawę śmieciową, to jest skutki, Państwo odczujecie pewnie już za niedługo, a może już odczuwacie, bo pójdą na pewno w górę, tak, za wywóz nieczystości opłaty. I to jest jedna rzecz, że to odbije się na kieszeniach obywateli. Ale druga rzecz jest taka, że cała ustawa jest podporządkowana jednemu. Mianowicie w Polsce według dyrektyw unijnych ma być wybudowanych kilka spalarni. Te spalarnie muszą mieć dostawy ciągłe, dlatego centralizuje się system, muszą mieć ciągłe dostawy tych śmieci, no żeby miały czym się zajmować, nie? Żeby miały co spalać. Natomiast rynek zostanie przez to tak sformatowany, prawdopodobnie, jakie są prognozy, że wykosi wszystkich drobnych polskich przedsiębiorców, którzy zajmują się teraz gospodarką odpadami. Byłem w zeszłym tygodniu
nie, dwa tygodnie temu, z wizytą u takiego przedsiębiorcy, zresztą były skarbnik Kongresu Nowej Prawicy. I do czego to zmierza? To zmierza, proszę Państwa, do tego, że na tak zaorany rynek gotowe wejście będą miały koncerny międzynarodowe. To będzie zrobione pod nie. To będzie zrobione pod nie. Gdzie tu jest suwerenność myśli? Gdzie tu jest dbałość o polską gospodarkę? Gdzie jest dbałość? Rolnicy protestują w Szczecinie, tak? Który już miesiąc. Drugi miesiąc. Jutro będzie marsz. Podstawowy, tak, jutro będzie manifestacja do udziału, w której zachęcam wszystkich. Podstawowe zasoby, proszę Państwa. Ziemia, banki, bankowość, krwiobieg każdej gospodarki. Ponoć już PKO BP też ma iść pod nóż. Kto daje sobie wyciąć system krwionośny, przenośni rzecz ujmując. Tak wygląda zagadowa. Zanegowanie tych właśnie paradygmatów o tym, że ktoś nam zapewni bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój. Proszę Państwa, środki unijne. Tak sporo pobudowano z tych środków unijnych. Bilans nie jest do końca jasny, czyśmy więcej zyskali, czy stracili, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, proszę Państwa, no co to znaczy, że pobudowano ze środków unijnych? No, gdzie indziej buduje się bez środków unijnych i się buduje 3 razy taniej i jest to możliwe. Nie? U nas dopiero Unia musiała przyjść i dać. Nie, to nie tak. Natomiast problemem jest, proszę Państwa, to, że w Polsce powstały już całe sektory przedsiębiorstw, które nie potrafią funkcjonować w normalnej gospodarce, a są uzależnione od dotacji unijnych. A te dotacje się szybko skończą. A pieniądze z Unii się szybko skończą. I co? I popadają. Taka sztuczna kroplówka. Nie zbudowaliśmy trwałych fundamentów naszej własnej gospodarki, tylko stwierdziliśmy, to nam sypną kasą. Gospodarka, siła gospodarki nie bierze się z tym, że jest dużo kasy. Siła gospodarki niemieckiej nie pochodzi stąd, że oni mają dużo kasy tak o, nie wiadomo skąd. Mają silny przemysł, to jest wszystko przemyślane, to jest wszystko naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. Podważenie tych dogmatów jest fundamentem zmian. Zanegowanie tych dogmatów jest fundamentem zmiany, to pierwsze. A drugie, to jest zmiana charakteru zaangażowania publicznego Polaków. Dalej funkcjonuje u nas pospolite ruszenie. Dalej funkcjonuje u nas, zbierzem się, pobijem wroga i się rozejdziemy do domów, tak? No nie tak. Nie umiemy pracować dla narodu. Nie umiemy pracować dla ojczyzny. Nie umiemy... Ktoś umie, ktoś nie umie. Na szczęście to się zmienia pozytywnie w ostatnim czasie dosyć mocno. Ale bardzo model zaangażowania polskiego jest taki właśnie z wysokiego C. Albo wierzymy, że jakiś wódz przyjdzie i o, jak postawimy wszyscy i to wódz nas tak poprowadzi. Nie, żaden wódz, najlepszy, najcudliwszy Polski nie zbawi. Polskę uratuje regularna, przemyślana, zorganizowana działalność dziesiątek tysięcy, setek tysięcy w skali kraju. Specjalnie nie mówię milionów. Dlaczego? Bo miliony zawsze będą nieaktywne. To nie oszukujmy się. To nie będzie tak, że nagle cała Polska ruszy i tak i się zmieni. Nie. Albo ktoś mówi, no jak będziemy mieli przekonanych 30 milionów Polaków, to wtedy będzie wiadomo, że wygrywamy. Nie wtedy. Wystarczy zorganizować, wystarczy, ale to jest potężne zadanie. Trzeba zorganizować pewną masę krytyczną w kraju. Ludzi aktywnych, którzy potrafią właśnie swoją aktywność przekładać na konkrety. Nie tylko na takie spotkania, również przegadywane jak dzisiaj, tak? One są potrzebne. Ale to jest tylko taka, czy nie tylko manifestacje, jak 11 listopada, też bardzo potrzebne, ale to jest tylko taka wisienka na torcie. To jest ukoronowanie, podsumowanie, ukierunkowanie pewnych dążeń, policzenie się, tak?
wykrzyczenie pewnych haseł. Wszystko jest potrzebne. Ale to jeszcze nie jest istota. To jeszcze nie jest fundament. Fundament jest, żeby to robić, o, jak co miesiąc, teraz koledzy tutaj zaczynają. Fundamentem jest to, żeby być, żeby organizować klub studencki, żeby w szkole, w liceum zorganizować coś, żeby w parafii być aktywnym, żeby być na osiedlu, w gminie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Wszędzie u podstaw. Zorganizować naród, dokładnie tak jak tu kolega Sylwester podpowiada. Zorganizowany naród, cytat z Morskiego, zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic przemoc nie zdoła. Właśnie, jeśli mowa o Węgrzech, to jest dobry przykład, że państwa to nie jest tak, bo Jarosław Kaczyński rzucił hasło drugiego Budapesztu. No piękne hasło. Bo na Węgrzech mamy, nie wiem czy państwo zdają sobie sprawę, że mamy centroprawicowy rząd i mamy narodową opozycję, tak? W opozycji jest jeszcze narodowy Jobbik. Ale zarówno ten centroprawicowy Fidesz, jak i narodowy Jobbik, co oni zrobili między 2002 a 2010 rokiem, kiedy postkomuniści rządzili? No 8 lat ciężkiej pracy w terenie. Od koła gospodyń wiejskich, po katedry uniwersyteckie. Ciężki, nie tylko partia, rozgrywki, zagrywki, mielenie tymi samymi ludźmi cały czas, tylko szeroki ruch społeczny. I dlatego myśmy od tego ruchu społecznego zaczęli. My od tego wychodzimy. Bo żeby zmienić Polskę, żeby odzyskać Polskę, to trzeba zmienić paradygmat właśnie myślenia Polaków, zaangażowania Polaków. Bo dzisiaj tym paradygmatem jest Polak bierny. I siedzący przed telewizorem i, nie wiem, pijący piwo, czy pijący kawę i narzekający. To może tyle na ten moment. To może ta druga część pytania, jaką powiedziałem, zadałem, co chce zrobić Ruch Narodowy. Już do rana, tak? Lokal jest otwarty cały czas. Lokal jest otwarty. Państwo, którzy stoją w korytarzu, mogą rozstawić się wygodnie i tak. Proszę Państwa, Ruch Narodowy w tej chwili no, robi to, co robi tutaj, czyli jeździ po kraju, jeździmy po kraju, spotykając się, patrząc też na odzew, który jest po tym 11 listopada. I odzew jest bardzo duży. Odzew jest bardzo duży, bardzo pozytywny, co nas oczywiście niezwykle cieszy. Co przed nami w najbliższych miesiącach? Budowa silnego sekretariatu, silnej centrali ruchu, bo żeby skoordynować, bo skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby to robić? To nie tylko dlatego, że sobie siedli Winnicki z Młodzieży Polskiej, z Holocherem, z ONR-u i jeszcze, nie wiem, z kogoś z NZ-u i stwierdzili, my jesteśmy nową jakością teraz, tak? Takie bardzo popularne na polskiej prawicy, paru panów w Warszawie, nagle stwierdza, ogłasza, my jesteśmy tu nową jakością, tak? To teraz patrzcie na nas, my tu na białym koniu przyjedziemy i ocalimy Polskę. No nie tak, nie tak. To wzięło się przede wszystkim stąd, że od paru lat obserwujemy takie przebudzenie w kraju aktywności, właśnie takiej aktywności, o jakiej mówiłem. To znaczy, jeszcze parę lat temu, jak ktoś, ja mówię oczywiście modelowo, to nie znaczy, że każdy tak działał, ale taki mniej więcej był schemat działania. Dochodziło do, nie wiem, ktoś się przebudził gdzieś tam, nie wiem, w Szczecinie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Łodzi. Pierwsze co robił, jakiś prawicowy czy narodowy działacz, pierwsze co robił, to chwytał za telefon, dzwonił do centrali o wielkich rzeczach, tak, co on by tutaj nie chciał robić. Zmienił się paradygmat działania pod tym względem, że w tej chwili ludzie zaczynają rzeczy podstawowe, zaczynają rozglądać się dookoła siebie. Co ja mogę zrobić w moim najbliższym otoczeniu? I to jest fundament. I zaczęły powstawać, tak? W Szczecinie Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Powstał Portal Narodowy Szczecin. Jest Narodowa Łódź. W Lublinie bardzo fajne środowisko narodowe. Bardzo wiele innych. Spora część z tych środowisk po pewnym czasie
nie chcę tutaj sobie, że tak powiem, rościć pretensji do mówienia w imieniu wszystkich, tak? Czy do tego, że nagle staliśmy się głosem całego narodowego czy prawicowego zaangażowania społecznego, to nie, ale bardzo wiele tych środowisk zaczęło się do nas zwracać. No słuchajcie, robicie to centralne wydarzenie, macie dwie największe organizacje ogólnopolskie narodowe, no to potrzebujemy koordynacji. Potrzebujemy, żeby to jakoś spinać, żeby nadać temu, my już wiemy, co robić u siebie w terenie, to co możemy, to robimy, potrzebujemy teraz wymiany doświadczeń, potrzebujemy poczuć, że jesteśmy częścią czegoś większego. I z tego wziął się Ruch Narodowy. Z tego wziął się pomysł na Ruch Narodowy. Ruch Narodowy w tej chwili jest federacją. To nie jest tak, że można przyjść do Ruchu Narodowego, zapisać się, zapłacić składkę członkowską, znać legitymację. Nie. Te wszystkie organizacje ogólnopolskie czy lokalne, które zechcą się włączyć, tworzą tą federację i tak to jest na chwilę obecną. Robimy silną centralę, która będzie katalogowała, będzie wymieniała informacje, będzie robiła, koordynowała działania tego w skali kraju. Kolejny etap to jest stworzenie instytutu badawczego po to, żeby te nasze przemyślenia, te nasze problemy ubrać w pewne systemowe ramy. Proszę Państwa, bo co jest też taką, no niestety, domeną tej działalności patriotycznej w Polsce bardzo często? Lament nad rozlanym mlekiem. Bo wprowadzi, tak na przykład z ustawą śmieciową było, nie? Teraz wszyscy lamentują od mniej więcej przełomu listopada, grudnia nad ustawą śmieciową. No okej, ale kolega Krzysztof Bosak, który właśnie też wszedł do Zarządu Ruchu Narodowego, pisał o tym na początku stycznia 2012 roku, ponad rok temu. Bo to już było wiadomo, co to będzie, tylko trzeba było się wgryźć, przeanalizować, zrobić to tak, można to było wtedy torpedować. Nikt tego nie robił, bo wśród środowisk narodowych patriotycznych jest to niemodne, żeby się wgryzać w to, co się dzieje w Sejmie, nie śledzić i tak dalej. A to trzeba robić, po to robimy Instytut Badawczy. Po prostu trzeba mocno wchodzić w poszczególne działki, mieć ekspercką wiedzę, zaplecze. Więc ten instytut, na wiosnę również kongres, gdzie będziemy chcieli zaprosić wszystkie te środowiska, gdzie będziemy chcieli pokazać rzeczywiście społeczny wymiar ruchu. Nie taki, nie ma być kongres partyjny, tak? Wyjdzie paru gości w garniturach i będzie mówić, tak, teraz popierajcie nas. To ma pokazać rzeczywiście, bo musimy odwojować, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie polityki. Oczywiście polityka partyjna jest bardzo ważna. Ale to jest kwestia kultury właśnie. Pokazać alternatywę, że można inną kulturę tworzyć niż ten chłam, który z mainstreamowych mediów do nas dociera. Pokazać sposoby zaangażowania społecznego, organizacji u dołu. Bardzo fajnie rozwijają się w ostatnim okresie różne organizacje studenckie o narodowym profilu. Pokazać to. Jak nie będziemy walczyć o uniwersytety, to też przegramy. Na wszystkich polach. I to na tym kongresie będziemy chcieli pokazać. W przyszłym tygodniu, myślę, już się ukaże deklaracja ideowa Ruchu Narodowego. Bo musimy mówić o pewnych pryncypiach. To nie chodzi o to, żeby nagle się w filozoficzne czy ideologiczne dyskusje zagłębić i na nich pozostać. Ale bez mocnego, twardego korzenia ideowego nie jest możliwe zrobienie czegoś dobrego. Naprawdę. To wcześniej czy później, przepraszam za wrażenie, przewróci się, zaplącze się we własne nogi. Jeśli nie ma klarowności ideowej. I tutaj taki drobny przyczynek do różnych formacji prawicowych, tak konserwatywnych, które często mówią, no ale my tak będziemy tacy, nie będziemy mówić o tych pryncypiach ideowych, będziemy tacy grzeczni, poukładani, tutaj nie będziemy za bardzo epatować radykalizmem. Proszę Państwa, dzisiaj radykalizm jest cnotą, bo sytuacja w Polsce wymaga radykalnych zmian. Dzisiaj być radykałem to brzmi dumnie. Dokładnie tak. Można wejść w słowo. Dokładnie tak. I już tylko skończę.
Domu Narodowego Jerzego Roberta Nowaka. Za chwilę powiem. Proszę Państwa, jest taka maniera tak, że będziemy ugrzeczniali wizerunek, będziemy starali się jak najbardziej grzecznych w mainstreamowych tak, mediach, środowiskach grać i wtedy takim sposobem zdobędziemy przyczółki, zdobędziemy pozycję w parlamencie, może w rządzie i wtedy im pokażemy, jak będziemy mieli na coś, to wtedy im pokażemy. Powiem brutalnie, gówno prawda. Bo jeśli się nie idzie pod klarownymi hasłami, pod klarownym programem, to system ma taką siłę, że każdego takiego człowieka, który mówi, ja tak mówię, ale w tyle to mam, wiecie, nasze wartości, każdego takiego człowieka wciągnie, przemieli i wypluje. Polityki nie robi się rozgrywactwem, proszę Państwa. Czy grę partyjną, polityczną, oczywiście ten element zawsze jest, ale to jest, tak jak żeśmy wczoraj właśnie z Konsolestem rozmawiali, to powinno być 10%, 20% polityki. 80% polityki to jest właśnie organizowanie społeczeństwa, organizowanie narodu. Ludzie muszą wiedzieć, wokół jakich wartości są zorganizowani. Bo jak nie, to kończy się, to prawica się kończy tak, jak się skończyła w zachodniej Europie. A jak się skończyła w zachodniej Europie? No tak jak na przykład Partia Konserwatywna, koalicjant w Europarlamencie Prawa i Sprawiedliwości, ze swoją własną frakcją gejowską, tak? Partia Konserwatywna dzisiaj w Wielkiej Brytanii realizuje te postulaty, żebyście Państwo mieli świadomość. Partia Konserwatywna realizuje te postulaty, które w Polsce zgłasza ruch Palikota. I to jest prawica zachodnioeuropejska. Nie? Proszę Państwa, więc trzeba być zdecydowanym, trzeba głosić jednoznacznie, bo trzeba tworzyć biegun, trzeba tworzyć tożsamościowy, narodowy biegun na scenie politycznej, ale też scenie politycznej rozumianej szeroko. Bo polityka to nie jest tylko i wyłącznie właśnie rozgrywki w Sejmie. Gospodarka, kultura, to wszystko jest polityka. To jest polityka, bo dotyczy życia wspólnego, życia publicznego. I trzeba tworzyć bardzo silny, tożsamościowy, narodowy biegun. Jeszcze odpowiem o ruchu przełomu narodowego pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Ja cenię sobie pana profesora, znamy się już parę ładnych lat. Natomiast to też jest taka struktura, która no, jakoś nie potrafi wzlecieć. Trwa już dłuższy czas. Doktor Kawęcki, którego też znam i cenię, z ruchu wszedł do prawicy Marka Jurka, teraz Marek Jurek zawędrował gdzieś tam na potencjalne listy Prawa i Sprawiedliwości. Trochę nie widzę w tym ognia, że tak powiem. Ksiądz na mszy o 18 mówił nam, że to musi płonąć, tak? Że to musi być silne, że to musi trochę dał zapałki. Miejmy nadzieję, że Kupałan nie przejechał wodę transmisyjną. I w tej dygresjach się zgubiłem. Ja chciałbym się zapytać, czy może coś kolega Sylwester chciał tutaj powiedzieć. To może już tutaj bez właśnie jakiegoś uczestnictwa, bo Państwo na pewno mają jakieś pytania. Ja tam widzę w roku pierwsze pytanie. Ja poproszę, żeby to były głośno zadawane pytania, gdyż no, akurat w tym momencie nie mamy mikrofonu. Ja mam takie pytanie, bo przeżywaliśmy okres taki i takie rozmowy wiele lat temu, w 80-tych latach. Ja to pamiętam, młodzi może nie, nie są młodsi. Jest pewne niebezpieczeństwo. Zdawaliśmy sobie wtedy też sprawę, rozmawiając na takie same tematy, jak pan tutaj przedstawia, prawda? Byliśmy jednomyślni w większej liczbie niż tutaj nawet. Dochodziliśmy do pewnego konsensusu, do pewnych rozwiązań.
wybieraliśmy drogę, wybieraliśmy program, który według nas wtedy wydawał się super. Żyliśmy tym programem, entuzjazmem niesamowitym. Ja byłem wtedy studentem. To było coś nieprawdopodobnego, jak skończyły się strajki i mieliśmy podpisane porozumienia. Czyli były pewne z władzą ludową tamtą wtedy, były pewne ustalenia. Podejmowanie próby stworzenia zmiany są zawsze ryzykowne, zawsze trudne. Moje pytanie jest teraz takie, na pewno wzięliście to pod uwagę, prawda? I po prostu podejmiecie takie działanie, żeby zapewnić, żeby ta energia, ten wysiłek, który będzie narodowy, to będzie wysiłek potężny, to się będzie pomału zaczynać, ale żeby to zmienić, to musi być duża energia narodu, ludzi, wszystkich, różnej grupy, prawda? I teraz jest pytanie, żeby to znowu nie poszło w gwizdek, tak jak poszedł w okrągłym stole. Na portalach internetowych bardzo często wyrażamy opinie, młodzi ludzie, bo ja też czytam na tym, prawda? Wyrażamy opinię, jak możemy się zabezpieczyć, żeby ta nasza energia nie została stracona, żebyśmy nie stworzyli czegoś, czego znowu nie będziemy mogli kontynuować, bo ktoś to przejmie. To taka uwaga, czy bierzecie pod uwagę to rozwiązanie, planując tego typu działania? Już teraz. Dziękuję za to pytanie. Musimy brać, nie tylko ze względu, musimy brać to pod uwagę, nie tylko ze względu na doświadczenia historyczne, ale nasze własne doświadczenia ostatnich paru lat działalności, bo liczba gier operacyjnych, które wokół nas się toczą, partyjnych, niepartyjnych, służb, niesłużb, jest już, może nie idzie w dziesiątki, ale co najmniej kilka już idzie, tych rozpoznanych przez nas. Więc różni ludzie próbują się przykolegować, różni ludzie próbują się jakoś na tym sukcesie wybijać, który względnym jeszcze, powiedzmy, takim nietrwałym, który osiągnęliśmy w ostatnich latach. Natomiast co do lat 80., no co tam było fundamentalnie nie tak w latach 80. z Solidarnością? No właśnie elity solidarnościowe. No właśnie elity. Że na czele ruchu u swojej masy narodowo-katolickiego stała jakaś dziwna, laicko-socjalistyczna, nie do końca polska, że tak delikatnie powiem, ekipa, tak? Ale to teraz wiesz. No to teraz wiemy, no to teraz, ale to jesteśmy mądrzejsi, tak? To jesteśmy mądrzejsi, tak? Nie wiem, z kolegą... Grubej kreski, gruba pała, to tak, mi tak. A propos grubej kreski, no to tak jak powiedziałem, my grubej kreski powtarzać nie chcemy. Bo jednym z fundamentalnych, też fundamentalne zło, które jest ostatnich 20 paru lat, to jest totalny brak odpowiedzialności. To jest totalny brak odpowiedzialności. Nie tylko nie rozliczono komunizmu, ale nie rozliczono tych ostatnich 20 lat. Kto poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność wśród decydentów politycznych? Nikt. Nikt nie poniósł, praktycznie nikt nie poniósł odpowiedzialności. I dlatego, proszę Państwa, bo znowu, Solidarność, piękny odruch, wielki ruch, wspaniały, ale taki polski w tym względzie, że pod hasłem kochajmy się, to teraz jak ktoś jest przeciwko władzy, to już jest okej, to już jest super, tak? To jest z nami. No nie do końca. No nie do końca. Zawsze o ten fundament ideowy, o to, jaką on ma wizję, nie tylko, że jest przeciw, ale jaką on ma wizję Polski, co on ma z tyłu głowy, trzeba pytać. Bo jak się nie pyta, jak się tego nie pilnuje, to potem ma się panią Joannę Kluzik-Rostkowską. To ma się potem lewaczkę, o której wiadomo było, że ona jest lewaczką, już było wiadomo w 2006-2007, bo wiadomo, jak ona była chyba minister pracy i tak dalej, to wszyscy wiedzieli. I co? I już w 2010 jest szefową sztabu. I potem zalicza jedną partię po drugiej, tak? Jak się nie buduje na tym fundamencie ideowym, jak się ludzi nie kształtuje w określonym duchu, w duchu właśnie pryncypiów wartości narodowych, chrześcijańskich, jak się bierze ludzi z plasteliny albo z wazeliny na bezpośrednie zaplecze, to później tak to się kończy. A jak komu do środka zajrzy, to nie zajrzy, to innego mówię, to innego wejdzie. Proszę nie... pana, pan się pyta, jak można zajrzeć, co komu w duszy gra, no, tak? Ładnie, co ładnie z kim odbędzie. Nigdy nie mamy gwarancji. Ja mogę powiedzieć, że nie wiem, że
że przez ostatnie lata udało nam się Młodzieży Polskiej ilość bardzo wartościowych ludzi uformować, wykształcić. Jestem tak, mogę powiedzieć, wymienić kilkadziesiąt co najmniej nazwisk liderów, tak? Potencjalnych liderów, młodych jeszcze bardzo ludzi, potencjalnych liderów. Czy mogę za kogoś zagwarantować? Nie mogę, bo jestem tylko człowiekiem, tak? Bo jestem tylko człowiekiem. Ale, no trzeba robić wszystko, żeby się zabezpieczyć. A to, żeby się zabezpieczyć, to przede wszystkim popatrzeć, jaki on jest w działaniu. Dlaczego mówimy o ruchu społecznym? Ano właśnie dlatego, że ja osobiście wymagam, że tak powiem, od kogoś, kto chce być politykiem, kto chce zajmować stanowiska, pełnić ważne funkcje, wymagam tego, żeby on się wylegitymował co najmniej kilkuletnią pracą społeczną. Non-profit, nie za żadną kasę, tylko pracą z poświęceniem. Bo jest jedna ważna kategoria w tym wszystkim. Nie zmieni się Polski, nie dokona się żadnej fundamentalnej zmiany, jeśli nie będzie nam przyświecało poświęcenie. A poświęcenie to nie znaczy, że zostało nam dzisiaj godzina, no to nie wiem, to jakiś tam winiński przyjeżdża, to sobie przyjdę, tak, i w związku z tym się poświęciłem na ten. Nie, poświęcenie to jest wtedy, kiedy człowiek czuje, że ze swojego czasu, ze swojego wysiłku, ze swojej, daje coś od siebie. To wtedy jest poświęcenie. Wtedy jest poświęcenie. Więc żeby to zabezpieczyć, my musimy po prostu coraz to nowych ludzi formować, coraz to nowych ludzi kształcić, budować instytucje, budować takie mechanizmy, które będą, przepraszam za wyrażenie, produkowały coraz to nowe zastępy Polaków myślących takimi kategoriami. Czy część z nich nie odpadnie, część z nich system nie wciągnie, część z nich system nie przerobi? Tak. Ale to jest statystyka. To jest statystyka. Jak wypuścimy 100 narodowych żołnierzy, no to 10, 20, 30, 50 może gdzieś tam zbłądzi. Ale będzie 50, który będzie o to walczyć. I to trzeba robić. I to trzeba robić. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Nie tylko chodzi o kwestie ideowe. One są bardzo ważne, leżą w fundamencie, leżą to człowiek rzeczywiście idei, zdolny do poświęcenia w imię kategorii życia publicznego, bo to jest, proszę Państwa, ja nie wiem, nawet wśród najbliższej rodziny bardzo często spotykamy się z pytaniem, a co ty z tego masz? Nie? A co ty z tego masz? To niestety pokutuje u Polaków, tak? Jeszcze po komunie, po tym, no jak robisz coś, jeździsz, nie wiem, tak? Gadasz do tych ludzi mądrzej, głupiej, to co ty z tego masz? Co ja będę miał? Co ja będę miał indywidualnie? I to nie tylko idea, nie tylko poświęcenie, ale też na polskiej prawnicy, czy wśród polskich środowisk narodowych, niepodległościowych, mamy też dużo problemów takich mentalnych. Znaczy, jest bardzo wielu ludzi, którzy nie nadają się do pracy z ludźmi. Po prostu. Bardzo wielu ludzi, bardzo szczerych, prawych Polaków, jest takimi mentalnymi, organizacyjnymi anarchistami. Są skrajnie indywidualistyczni, chodzi o pewne kompetencje społeczne, tak? Że jestem takim człowiekiem, który nie przychodzi jak właśnie staroszlachecki warchoł na spotkanie, jak wyciąga szablę i o, tutaj teraz, tylko jestem człowiekiem dobrej roboty. Dobrej roboty, który potrafi się porozumieć, potrafi stworzyć pewną nową jakość w przestrzeni publicznej. Polakom takich kompetencji, czysto takich personalnych, organizatorskich, też brakuje. Mówię oprócz idei, oprócz poświęcenia, żeby ten człowiek miał najpierw poukładane w głowie odpowiednio, a potem, żeby był zdolny do poświęcenia, to on jeszcze musi być nie tylko szlachetny, ale też i właśnie kompetentny, żeby potrafił coś zorganizować. Coś zrobić. A gdzie on ma się tego uczyć? Gdzie on ma się uczyć tej polityki? Bo to jest polityka też. To jest polityka, że potrafimy pewien obszar życia wspólnego organizować. Gdzie on ma się tego uczyć? No ma się tego uczyć, jak jest nastolatkiem, to ma się uczyć, nie wiem, w samorządzie studenckim, w uczniowskim, studenckim, w szkole, w parafii, na osiedlu, w gminie, tak? I ma się w rodzinie, tak? Ale ma się wykazywać tymi kompetencjami. I dopiero potem niech idzie do polityki, a nie jest od najmłodszych lat takim teczkonosem biegającym za posłami, tak? Który ma 8-16, pracę w biurze poselskim i to jest jego działalność społeczna. No nie. No przepraszam, ale nie. To nie jest to. Chciałem się o coś zapytać, mam takie pytanie. Celem każdego polityka jest dojście do władzy. Załóżmy, że Państwo dochodzicie do władzy. Jaka jest pierwsza rzecz, którą Państwo zrobicie?
nie wiem, jakaś ustawa. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Wie pan co? Ciężko mi powiedzieć. Tak. Na pewno, jeśli mówimy o zmianach systemowych, pierwsze pytanie, czy pierwsza o skrajności chronologicznej, to nie wiem, pierwsza rzecz, dojście do władzy, to nie, to zapoznanie się z machami rządowymi jest, tak? To jest, ale nie, pierwsza w takiej kolejności ważności, ja myślę, że trzeba, jeśli mówimy o zmianach systemowych, no to zmiana konstytucji, która jest fundamentem, tak, kształtu państwa. I co w tej konstytucji chcieliby państwo? Co chcielibyśmy zmienić? Przede wszystkim chcielibyśmy ujednoznacznić odpowiedzialność władzy. Dzisiaj mamy na przykład problem z władzą wykonawczą, bo system jest ni to prezydencki, ni to kanclerski, czyli ni to ze wskazaniem na prezydenta, ni to ze wskazaniem na premiera. Albo tak, jednoznacznie, tak? Jak rządzi prezydent, który powołuje rząd, to rządzi prezydent i on jest odpowiedzialny. Jak rządzi kanclerz, czyli premier, no to rządzi premier, a prezydent jest taki jak, nie wiem, królowa brytyjska od reprezentacyjnych funkcji, tak? W tej konstytucji muszą być bardzo silne kotwice chroniące nas przed tymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, które mamy, które rozkładają w tej chwili cywilizację zachodnią. W tej konstytucji na pewno musi być bardzo mocny zapis odwołania się do definicji kultury narodowej, narodowej tożsamości, żeby też nie można było operować na tak, żeby nam wyborcza nie mogła pisać, że patriotyzm jest jak rasizm. Żeby to nie było poglądem obowiązującym w polskich szkołach, w polskim życiu publicznym, tak? Na pewno trzeba będzie się przyjrzeć polityce gospodarczej, czy brakowi polityki gospodarczej. Co jest do zrobienia, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Proszę państwa, całe sektory leżą odłogiem. No tutaj kolega Sylwester już może powiedzieć, tak? Bo to nie chodzi tylko, proszę państwa, o to, że oni są nieudolni właśnie, że oni są źli, że oni kradną, że oni niszczą. Oni nie mają w ogóle wyobraźni do tego, jak zorganizować państwo, jak zorganizować naród. Nie ma wyobraźni, że nie wiem, autostrady mają biegnąć stąd dotąd, bo to służy polskiemu interesowi narodowemu, a nie żeby był przelotówkami Berlin-Moskwa, tak? Bo w tej chwili w Polsce buduje się autostrady na przelotówkach, wschód-zachód. To też jest ważne, ale to nie jest nasz priorytetowe zadanie. Może Sylwester, bo miałeś coś mówić, a ja tutaj monopolizuję całą dyskusję. Ja tylko dwa zdania, wiesz? To jest najtrudniejsze pytanie, jakie mam zadać, bo pracy jest tyle, w każdym przedziale. Gdybyśmy dzisiaj sobie po kolei mówili o służbie zdrowia, o edukacji, o wojsku, o gospodarce morskiej, tu ile razy z mecenasem Rafałem Wiechęckim o tym rozmawialiśmy. Wszędzie jest po prostu stajnia Audiasza. Pomysłów jest wiele, my nie mamy patentu na wszystko, na wszystkie odpowiedzi, ale odpowiedź tkwi w narodzie i w danym interesie, który w gospodarce. Musimy wybierać te narzędzia, które w danym momencie będą służyć nam Polakom. Czyli takie podatki, takie rozwiązania, które będą nas ciągnęły do przodu. Po prostu to jest pracy na wiele, wiele lat jeszcze przed nami. Jeszcze dopowiem. Na pewno jedną z najważniejszych kwestii jest kwestia edukacji, bo to, co mówiłem na samym początku. Przy oczywiście wielkim wysiłku można je odbudować, i gospodarkę, i armię, i wszystko inne, ale jak będzie następował dalszy proces degradacji młodych pokoleń w szkołach, a w tej chwili co to znaczy dobra szkoła? Dobra szkoła to taka, w której standardem człowieka, który wychodzi z tej szkoły, jest człowiek na pewnym poziomie, tak? Oczywiście, no, różni są ludzie, tak? Wychodzą lepsi, gorsi i tak dalej, ale to jest pewien standard. W tej chwili, w moim przekonaniu, począwszy od reformy Handkego i tego zniszczenia, które przez polską szkołę przychodzi, żeby wyjść uformowanym człowiekiem z polskiej szkoły, nie mówię o studiach, mówię do poziomu szkolnictwa średniego, to trzeba się starać. Trzeba się starać, żeby wyjść człowiekiem uformowanym, bo szkoła nie formuje, bo jest całkowicie postawiony na głowie model wychowawczy. Bo za komuny mieliśmy lepszy system szkolny niż obecnie, jeśli mówimy o tym systemie podstawowego i średniego szkolnictwa. Bez ideowych oczywiście, tam bez tego marksizmu wciskanego i tych innych głupot, ale sama idea szkoły i modelu wychowawczego była lepsza niż dzisiaj. Dzisiaj nam się wciska tak,
że mamy, że szkoła ma hodować takie tresowane małpy do rozwiązywania testów na wzór zachodni. No okej, ale to poniosło klęskę na zachodzie. To poniosło klęskę. I nie należy tych wzorów kopiować. Miałem w zeszłym roku, mieliśmy podejmować akcję z NSZ Solidarność Oświaty przeciwko zmianom w szkołach średnich, w liceach, w technikach. Te zmiany się rozbiły w sumie o ścianę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niestety nie uzyskaliśmy jakiegoś pozytywnego efektu. Natomiast to, co mnie budowało, to jak się spotykałem z tymi nauczycielami, mówię, proszę Państwa, bo znowu się nas ładuje tą maczugą, że idzie wzór z zachodu, więc go trzeba przyjmować, bo jest z zachodu, to on jest dobry. Ja mówię, no nie, no trzeba sobie powiedzieć, że nie jest dobry. I to, że jest z zachodu, wcale nie świadczy o tym, że nie zapewnia mu automatyczny placet tak świętości i nieomylności. No nie. I to też trzeba zakwestionować. Trzeba powiedzieć, że klasyczne wychowanie, klasyczne wzorce. Przedwojenna matura znaczyła o wiele więcej niż dzisiejszych, przepraszam za wyrażenie, 3/4 magistrów. Naprawdę, bo człowiek był bardziej kompletny, bardziej uformowany. I to nie jest też tak, że możemy zrobić właśnie system hodowli tylko właśnie ludzi do rozwiązywania testów, bo oni sobie wszystko znajdą w internecie. Nieprawda. Bo żeby szukać w internecie, to trzeba wiedzieć, czego szukać. Trzeba mieć zbudowaną wyobraźnię na temat, jak funkcjonuje świat, jak podstawowe mechanizmy historii, kultury, tak? Trzeba wiedzieć, z czego szukać. A nie potem dzisiejsi absolwenci to są też w dużej mierze bezkrytyczni odbiorcy na tego szamba, które płynie z mass mediów również. To też jest pod to formatowane. To się wszystko jak gdyby spina ten system. To nie personalia. Ja może tylko tak już zaraz oddam głos, ale ja tylko dopowiem, że właśnie takie spotkania też są po to, żeby właśnie rozmawiać, dyskutować, czyli właśnie krytycznie podchodzić często do pewnych spraw, do pewnych myśli. Dlatego też po to się spotykamy. Ale to taki mój komentarz. Można się nie zgadzać. No można się nie zgadzać. Oczywiście, ale jeżeli nie będziemy dyskutować, to nie będziemy myśleć, prawda? To jest chyba taka podstawowa praca. Poproszę tutaj o pytanie. No załóżmy, Ruch Narodowy dochodzi do władzy, to jaką mają Państwo wizję ustroju gospodarczego? W sensie wolny rynek, czy nie wiem, czy bardziej narodowy socjalizm, korporacjonizm, inne takie? I Volkswagen, tak. I mundury w armię Hugo Bossa. Proszę Pana, ja nie lubię tak zadawanych pytań. Nie lubię w ogóle zideologizowanej dyskusji o gospodarce. Uważam, że to jest jedna z jakichś takich patologii polskiej prawicy, zwłaszcza młodej, trochę takiej zaszczepionej korwinizmem, która mówi tak 0-1. Albo socjalizm, albo wolny rynek. Wybieraj, tak? Jesteś narodowcem, to jesteś narodowym socjalistą. Albo jesteś ten. Nie, no to jest mówiąc krótko, utopia, tak? My nie wybieramy między utopiami. Nie wybieramy między utopiami. Co do polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest tak. Przeregulowana, znaczy jest za dużo zawodów regulowanych, koncesjonowanych, jest totalnie zbiurokratyzowana. Ten przyrost kolejnych do 20%, tak, bezsensownych w dużej mierze urzędników za ostatnie parę lat rządów Tuska. Więc uproszczenie, danie większej swobody, możliwości działania przedsiębiorcom jak najbardziej. Czyli takim jestem za wieloma rozwiązaniami idącymi w duchu wolnorynkowym. A z drugiej strony jestem absolutnym przeciwnikiem na przykład, nie wiem, w tym momencie prywatyzowania sektora naftowego. Bo co to oznacza teraz prywatyzacja sektora naftowego? Z dużym prawdopodobieństwem, że Gazprom to połknie. Nie ma ideologii w gospodarce. Żadne normalne państwo ideologią w gospodarce się nie posługuje. I czy chronić rynek według klasycznego, że tak powiem, liberalizmu gospodarczego? Ochrona rynku to jest głupia. No bo kto przeżyje, tak, darwinizm, kto przeżyje, ten przeżyje. Nie warto żadnych sektorów chronić, bo ktoś wejdzie, konkurencja, po niższych cenach dadzą i wtedy gospodarka się rozwija. No nieprawda. Żeby konkurować w obecnym świecie gospodarczym, trzeba mieć silne podmioty.
a nie stworzymy tych silnych podmiotów, jeśli na starcie, na samym początku nie damy im pewnej preferencji. Jeśli państwo nie będzie stymulowało pewnych rzeczy. Nie można prywatyzować, nie wiem, sieci przesyłowych informacji, tak, światłowodów danych, tak jak to się w Polsce robi, wrażliwych do bezpieczeństwa państwa. Także nie ma na tak zadane przez pana pytanie, ja odpowiedzi nie mam. Aczkolwiek mówię, jest mnóstwo sektorów, które i bardzo wiele rozwiązań idących w kierunku wolnorynkowym, które ja popieram i które są warte zrobienia. Natomiast to nie wykluczam, a wręcz zakładam aktywną rolę państwa w procesach gospodarczych. Po prostu to jest obecnie standard międzynarodowy i tego standardu w każdym państwie, tego standardu na rzecz jakiejkolwiek ideologii nie zamierzam łamać. Podstawy finansowe państwa. Dokładnie. Niemcy próbują ściągnąć złoto, prawda? Tutaj na myśli powrót ewentualnie do waluty opartej o paliwo złota. Kwestia finansów to jest zupełnie jeszcze cała historia, tak? Bo moim zdaniem jesteśmy trochę w przededniu, no może to jest kwestia najbliższych lat, ale zmiany architektury finansowej na świecie. Moim zdaniem w najbliższych latach zostanie złamana dominacja dolara, co już próbował zrobić Kaddafi, Hussein, no wiemy jak skończyli, no ale jeśli za to wezmą się zawodnicy pokroju Chin, no to już tak nie skończą jak Kaddafi czy Hussein, tak? I to będzie bardzo... To będzie bardzo ważne i myślę, że czeka nas jeszcze wiele wstrząsów, tak? Nie wiemy, co za euro się stanie. Ważne jest też tworzenie, pilnowanie tej bankowości, ale nie tylko w stronę takiej, że mamy banki działające tak jak wszędzie, tylko że polskie, ale ukrócenie bankowości, w Polsce na szczęście ona niezbyt rozwinięta, jedna z przyczyn kryzysu finansowego. To jest to, że jest obrót pustym pieniądzem, tak? Znaczy, że jest totalne lichwiarstwo w tym świecie bankowym, zwłaszcza londyńskie City i Wall Street. To jest po prostu 90-95% obrotów nie ma nic wspólnego z żadną realną gospodarką. Oni po prostu handlują tymi papierami. Nagle się okazuje, że jest kryzys bankowy, a bankierzy rosną. Społeczeństwa się zadłużają, a bankierzy rosną. I to też wymaga przedefiniowania. Może tak, najpierw tutaj, później tutaj i na koniec. Ja w nawiązaniu do rozmowy, bo niedawno trafiłem na taki artykuł, który opisywał sytuację, jaka panowała na Islandii, jakie tam miały, jak ludność się zebrała, jak obaliła rząd, jak zmieniła konstytucję, jak ludność stwierdziła, że po prostu nie będzie z własnych pieniędzy spłacała kredyty, jakie zasiągnęli bankowcy. I o dziwo, teraz Islandia bardzo dobrze się rozwija, ma PKB na wysokim, wzrost PKB jest na bardzo wysokim poziomie. I co pan myśli o tej sytuacji, która właśnie miała miejsce na Islandii w przeciągu kilku ostatnich lat? Ja myślę, że Islandia dosyć mało znany przypadek w Polsce, to jest budujący przykład, tak? To znaczy, że rzeczywiście tam społeczeństwo, które stanęło przed widmem bankructwa w związku z właśnie tymi maklerkami bankowymi, powiedziało, że nie. Powiedziało, po prostu nie płacimy tych długów, bo to nie są nasze długi, to nie są długi nas jako społeczeństwa. Ja nie wiem, czy w Polsce też w pewnym momencie nie będziemy musieli tak powiedzieć, bo nie będzie innego wyjścia, tak? Bo żeśmy gierkowskie długi spłacili już kilka razy, a mimo to całe nas obciążają oczywiście. Pan Wincent Rostowski się też przysłużył. To są absurdalne sytuacje, proszę państwa. Każde państwo, które wyprzedaje majątek narodowy, normalne, redukuje jednocześnie swój dług publiczny. A my wyprzedajemy majątek narodowy i zwiększamy dług publiczny. Tak? Czyli no, sytuacja zupełnie kuriozalna. Natomiast Islandia no, ma też swoje uwarunkowania. Tam jest, to jest mały kraj. Bardzo rozwinięte jest to poczucie właśnie społeczeństwa takiego aktywnego. Tak? Znaczy, Islandczyk ma poczucie, że od niego zależy to, co się dzieje w państwie. Taki pojedynczy Islandczyk. Czy Polak ma takie poczucie? W ogóle nie ma takiego poczucia. Tak? W ogóle nie ma myślenia tymi kategoriami. Nie ma myślenia kategoriami, że jak się zbierzemy, to możemy zmienić coś systemowo.
Żeby do tego doszło, to musimy najpierw uruchomić w Polakach tą wolę, to myślenie. Musimy uruchomić tą świadomość, że tak, że od nas zależy. Że od nas zależy, bo system oczywiście będzie nas OABW, będzie się policja wchodzić do liceów, tak jak wchodziła już w zeszłym roku. No armii już nie wyprowadzą, bo ją zniszczyli, to tyle dobrze, tak? Znaczy nie dobrze, że zniszczyli, ale że jej nie mogą wyprowadzić na ulicę. I pod tym względem my jesteśmy 100 lat za Islandią. Jesteśmy 100 lat za Islandią pod pewnego myślenia, mentalności społecznej. No ale oczywiście przykład jest budujący. Przykład jest budujący. Przy czym oczywiście, gdybyśmy obecnie powiedzieli tak jak Islandczycy, przy naszym wielkości naszego kraju, przy naszym poziomie też zadłużenia, gdybyśmy powiedzieli tak samo jak Islandczycy, nie płacimy długów, no to nie wiem, to prawdopodobnie, przepraszam za kolokwializm, by nas zaorali, tak? Różne grania międzynarodowe. Było bardzo źle, ale być może to przewartościowanie i ten kryzys i ta zmiana w stosunkach międzynarodowych, również w świecie finansów, będzie tak poważna, że nie tylko my w danym momencie powiemy, że nie płacimy tych długów, które de facto nie są nasze. I być może uda się na rzecz tego zbudować koalicję i wtedy rzeczywiście, no to jest bardzo odważny, śmiały projekt, ale będziemy mogli mówić o nowej architekturze, tak, gospodarczej, finansowej, na przykład naszej części Europy. Ale czy Polska powinna zmienić ordynację wyborczą na większościową? Czyli JOW-y, tak? Aż się nabierze. Nie. Ja uważam, że w Polsce powinien być system mieszany. Proporcjonalno-większościowy. Z ordynacją wyborczą jest tak, że ona czemuś służy. Znaczy to nie jest tak, że są złe ordynacje wyborcze i dobre ordynacje wyborcze, tak ex definitione, tak? Tak po prostu. Nie. Ordynacja wyborcza powinna być dostosowana do tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ja cenię sobie ruch JOW-ów, jednomandatowych okręgów wyborczych, za co najmniej jedną rzecz, w ogóle powodują taką dyskusję. W dzisiejszym skostniałym systemie, właśnie wodzowskim, partyjnym, gdzie każdego można z listy wrzucić, wyrzucić, gdzie struktury często nie mają nic do gadania, to jednomandatowe okręgi wyborcze wychodzą z tą propozycją, są czymś ciekawym, tak? Pobudzają do myślenia. Natomiast mają też swoje wątpliwości, nie są nimi związane określone wątpliwości. O takie wątpliwości, że JOW-y funkcjonują w wyborach do Senatu. Platforma tam zdobyła chyba 60 czy 70 miejsc na 100, tak? I przede wszystkim też ordynacja wyborcza, czy system ustrój polityczny, nie działa sam z siebie. Jest powiązany z kulturą polityczną, jaka funkcjonuje w danym społeczeństwie. Tak? Znaczy mamy społeczeństwa anglosaskie o bardzo zakorzenionym takim, zakorzenionej kulturze politycznej, kulturze praworządności również, to funkcjonuje dużo łatwiej, no niestety, niż w naszym postkomunistycznym, zdemoralizowanym mocno pod tym względem społeczeństwie. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego mówię, JOW-y są ciekawe, ale nie są lekiem na całe zło, moim zdaniem rozwiązaniem. Moim zdaniem należałoby pomyśleć nadmieszaną ordynacją wyborczą, bo oczywiście w JOW-ach jest jeszcze jedno zagrożenie. Mieliśmy kazus przez 20 lat senatora Stokłosy bodajże z Piły, tak? Senatora Stokłosy, który no gość więcej niż podejrzany, tak? Więcej niż podejrzany, no ale baron, tak? Trzymający finansowo całą okolicę i cała okolica co wybory szła na niego głosować. I teraz, bo jest też takie czasami przekonanie, że życie takie polityczne, mikropolityczne w Polsce powiatowej, bo co to znaczy jednomandatowe okręgi wyborcze? To znaczy poseł z każdego powiatu, tak? Mniej więcej, plus minus, nie? To jest jeden poseł na 60 tysięcy wyborców, to jest plus minus taki polski powiat. Może trochę więcej, może trochę więcej. No i jak się Państwo przejedziecie do niektórych powiatów, no to tam dopiero są sitwy.
to tam dopiero jest tak, że potrafi jedna familia polityczna trząść całym powiatem, tak? I teraz pytanie, kto by został, nie? Zawsze się, jak słyszę tak, że tylko Jowy to jedyne zbawienie dla Polski i w ogóle nas uratują ze wszystkiego, to zawsze jak ktoś właśnie może nie jest z dużego miasta, tylko właśnie z jakiegoś powiatu, się pytam, no dobrze, a kto by był u ciebie posłem z twojego powiatu? A nie, ten to wiesz, nie, to straszne, straszna patologia, nie, to nie, no to pytam się, no to widzisz, to system nie jest zawsze dobry, tak? Proszę pamiętać. Jak by miał wyglądać ruch narodowy, jego struktura, jakby można powiedzieć, regionalna, czy miałaby się składać z takich narodowych koszalinów, narodowy Szczecin i tak dalej, czy miałaby to być taka po prostu organizacja z tym określonymi? W tej chwili i na tym etapie zdecydowanie struktura federacyjna, tak? Czyli zgłasza się Narodowy Koszalin, się zgłasza do ruchu i wchodzi struktura Narodowego Koszalina. To jest powodowane, nie mówię, że to jest taki model zabetonowany na wiek wieków, ale to jest powodowane przynajmniej na tą chwilę co najmniej kilkoma względami. Pierwszy wzgląd jest czysto praktyczny. Znaczy, dopóki nie zbudujemy silnej centrali, która będzie w stanie komunikować się, że tak powiem, kolokwialnie ogarniać struktury, panować trochę nad tym, co się dzieje, no bo nagle się zaczną ludzie ogłaszać, tak, to ja jestem ruch narodowy, ja jestem ruch narodowy, ja jestem ruch narodowy, tak, ja reprezentuję w tym województwie, nie, to ja reprezentuję. Tak, to żeby nie było bałaganu, najpierw musimy stworzyć silną, sprawną centralę, która będzie w stanie koordynować te działania. Dlatego co najmniej na początku federacyjna totalnie struktura. My też badamy, nasz pomysł jest taki organiczny. Znaczy on ma wynikać z dążeń, z potrzeb tak, jakie są w terenie. Nasze doświadczenia są takie, że zazwyczaj teren i środowisko lokalne, mając dowolność pewną, potrafi się zorganizować dużo lepiej niż poprzez narzucony centralnie system taki nakazowo-rozdzielczy. Zbalansowanie tego, kiedy jest potrzebna pewna koordynacja, a ile zostawić swobody, to jest zadanie nasze na najbliższe miesiące. Zobaczymy, jak wyjdzie współpraca najpierw tej centrali, którą tworzymy, z tymi poszczególnymi środowiskami, jakie będziemy mieli problemy i wtedy formuła będzie wypracowana. Także na tą chwilę jest ta formuła federacyjna właśnie, że Narodowy Koszalin i tak dalej. Z czego też wynika? No z tego, żeby ci liderzy, którzy się pojawiają w terenie, żeby oni też się pojawiali tak naturalnie dosyć. Żeby to nie było znowu, oczywiście, że z czasem trzeba kogoś wskazać palcem, tak, że to Kowalski albo Nowak, prawda, tutaj nas reprezentuje, jasne. Ale dajmy szansę temu Kowalskiemu albo Nowakowi pokazać, że on rzeczywiście jest liderem, a nie mianowańcem tak, centrali, a nie spadochroniarzem. Więc mówię, na razie taka luźna formuła po to, żeby ludzie przede wszystkim, ludzie muszą, żeby to była sprawna struktura, to ludzie muszą się ze sobą nauczyć pracować. Bo to nie jest metodą, że my powiemy, nie wiem, NW, ONR, NSZ, Narodowy, nie wiem, Narodowy Pcim Dolny, teraz ze sobą współpracujcie, tak? Teraz mamy dobrą jakość, to wy musicie tam w Pcimiu Dolnym ze sobą współpracować. No, nie na tym rzecz polega. Oni muszą realnie ze sobą współpracować, a dopiero potem trzeba to ubierać w takie ślamy strukturalne. Jeszcze tak to powiadając, my wszyscy czujemy, jak powinien wyglądać polski projekt, jak powinna wyglądać formacja, która, bym powiedział, jest takim obozem polityki polskiej. I tylko wiesz, my wiele razy poszliśmy już bez broni, bez programu, bez zaplecza do polityki. I było całe pokolenie po ZHN-ie, które potem było odtłuczone, potem było poobijane. To, co było po LPR-ze, to też była wielka trauma. Więc teraz już się, wiesz, nauczyliśmy, jak robić dobry projekt i teraz, jak już zrobimy, to już na lata i już się już nie damy przewrócić. Czy są jeszcze jakieś pytania, poproszę, bo tak myślę, że jeszcze z 15 minut możemy nasze spotkanie poprowadzić, tak, i będziemy kończyć.
Proszę bardzo. Ja chciałem się zapytać o cenę książki ostatniej Rafała Zienkiewicza Myślina Wczesnego Antyka w kontekście Opus Magnum Myślina Wczesnego Polaka. Na myśli nowoczesnego Polaka Admowskiego, no to jest, tak jak powiedziałeś, Opus Magnum. To jest coś z najwyższej półki, jedyny chyba w swoim rodzaju. Pod tym względem myśli nowoczesnego MTK, no mają tytuł nawiązujący i tak dalej, ale jak gdyby, no to mistrzem pozostaje Admowski, tak? Rafał Zienkiewicz z całym szacunkiem, ale to nie jest ten poziom mistrzostwa. Ale też chyba to nie było takim celem Rafała Zienkiewicza. On przede wszystkim w myślach nowoczesnego NDK daje bardzo dobrą diagnozę właśnie, którą ja się też posługuję, polskiego społeczeństwa i pewnych polskich mentalnych problemów. Są tam fragmenty czy elementy raczej tej wizji, co do których bym się polemicznie ustosunkowywał, co do niektórych momentów czy elementów. Może niektóre rzeczy bym mocniej wyraził, z niektórymi bym dyskutował. Natomiast to, co Zienkiewicz na pewno dobrego robi, to opowiada o dzisiejszej rzeczywistości pewnym stylem myślenia Admowskiego. Tak? Znaczy, ja jestem pewny, czy Admowski do wszystkich takich by doszedł konkluzji, czy do takich wniosków by doszedł, jak Zienkiewicz, ale to myślenie, które prezentuje Zienkiewicz w myślach nowoczesnego NDK, jest niewątpliwie właśnie od Moskiego czymś trochę też unikatowym na polskiej prawicy. Czymś, co jest trochę zapomniane takie. To jest takie myślenie właśnie systemowe. Trochę mniej ideologii, trochę mniej zwiastu haseł, a więcej myślenia takiego organicznego, strukturalnego. Ja myślę, że też takim organem, który to myślenie i w tym duchu ujęte prezentuje, jest właśnie Myśl.pl, która w dużej mierze jest zasługą tutejszego szczecińskiego środowiska, które pewnie jest dziś do kupienia, tak również dzisiaj, to do tego zachęcam, bo to jest bardzo ważny wkład. To nie Myśl.pl w tej chwili nawet redaktor naczelny nie jest ze Szczecina, ale można powiedzieć, że jeśli ktoś w środowisku narodowym kojarzy Myśl.pl, jeśli kojarzy Myśl.pl z jakimś miastem, no to jest to Szczecin, tak? Jest to Szczecin i to warto też podkreślać, że taka rzecz tutaj między innymi się urodziła i tutaj powstaje. To nie jest takie pismo bezpośrednio polityczne, w tym sensie zajmujące się bieżącą grą polityczną, ale właśnie pismo sięgające do fundamentów. Pismo sięgające do pewnej myśli, do długofalowego działania. No i myślę, że myśli nowoczesnego NDK Zienkiewicza wpisują się w ten nurt. A chciałam się zapytać, co pan myśli o globalizacji? Globalizacja to w ogóle jest taki... Niektórzy twierdzą, że to w ogóle nie istnieje, tak? Bo to jest jako problem badawczy, tak? Że to nie istnieje. Trzeba rozróżnić parę rzeczy. Globalizacja jako pewien postęp techniczny, tak? Który sprawia, że kula ziemska staje się do ogarnięcia, tak? Że teoretycznie możemy się komunikować ze sobą, tak? To jest pewien fakt techniczny. Mówimy o pewnym fakcie technicznym i to jest, no i to jest coś, powiedzmy sobie, neutralnego. Tak, bo to jest tak jak z narzędziami, tak? No, nożem można chleb posmarować, a można człowieka zabić. Tak? Postęp techniczny czy zmiana technologiczna to jest coś, powiedzmy, samo w sobie neutralnego. Ale z globalizacją wiążą się też określone trendy ekonomiczne, kulturowe, ideologiczne. Tak? No i tutaj już zaczynają się problemy. To sprawiają, że ta globalizacja no jest w jakimś sensie wrogiem tożsamości narodowej, tak? Jest wrogiem tożsamości narodowej, bo ta ideologia globalistyczna no zakłada de facto to multikulti. I to nie tylko, to nie jest tylko, że to jest antynarodowe, więc to jest złe, ale to jest również nieprawdziwe, to jest nieskuteczne. To jest, proszę Państwa, ta ideologia globalistyczna przeniesiona na warunki europejskie, właśnie wszczepiona w multikulti, czym ona się może skończyć?
Tak? Czym się może skończyć we Francji, w Niemczech i tak dalej? Może się skończyć, powiem brutalnie, upadkiem Europy, ale może się skończyć jedną wielką masakrą. Ponieważ co ona niesie za sobą? Niszczy się kulturowe podstawy tożsamości narodowej poszczególnych społeczeństw, niszcząc też w nich podstawę systemu wartości, tak? Bo ktoś może mówić, no wartości, tak, żeby być porządnym człowiekiem, nie trzeba być człowiekiem religijnym, tak? Czyli nie myślę, okej, okay, ale pewne normy kulturowe wynikają z religii. Nawet jeśli ty jesteś osobą niewierzącą, pewien system wartości, nawet w społeczeństwach laickich, jest zaczerpnięty z religii. Jak się podważa te fundamenty kulturowe, to następuje barbarzyństwo. Albo inny system religijny, ale to barbarzyństwo może się po prostu skończyć tak, że po prostu tam dojdzie na Zachodzie do regularnych wojen rasowych. Tak to się może skończyć w przypadku kryzysu systemu. Bo nie będzie już żadnego bufora kulturowego przeciwko temu. Jak jeszcze dojdzie kryzys ekonomiczny, jak zrobimy społeczeństwa, które nie mają żadnych hamulców związanych właśnie z systemem wartości, to naprawdę może zdarzyć się wszystko. Naprawdę może się zdarzyć wszystko. No i mamy jeszcze wojujący islam do tego wszystkiego. Na tej beczce prochu. I dlatego globalizm jako ideologia, jako pewien prąd kulturowy wypierający tożsamości narodowe jest oczywiście groźny. I trzeba się przed nim bronić. I dlatego to nie jest tak, że na przykład polska szkoła to ma być takie miejsce, gdzie młodemu człowiekowi prezentuje się, słuchaj, ty masz, o, jest taka historia, której zresztą za bardzo nie uczymy, no ale ty w sumie możesz mieć tak, na, nie wiem, na włosie powiedzą, możesz być kosmopolitą, możesz być patriotą, możesz być kimś tam. Nie. Polska szkoła, polskie instytucje kultury, polskie media mają zadanie, jest ich psim obowiązkiem kształtować tożsamość narodową, kształtować patriotyzm, w tym duchu wychowywać młode pokolenia. To nie jest żaden postulat ideologiczny, to jest postulat zdroworozsądkowy. To jest po prostu postulat zdroworozsądkowy. To jest coś oczywistego, co powinno być w sferze publicznej. I tego powinniśmy się zawsze domagać. To nie jest żadny przywilej, to nie jest żadne równouprawnienie. My nie walczymy o równouprawnienie, my walczymy o to, żeby pewne standardy normalności były obecne w polskim życiu publicznym. Jako telewizję trwać, no. Radio Maryja. Tak, ale to jest mało. To jest mało. Ale od tego zacząć, tego nawet nam nie pozwalają. To jest mało. To jest dążenie do hegemonii w sferze medialnej. Nie, zrobić, no nie, nie ma marszu. Właśnie. Ile można dać? Jak jest społeczeństwo zaangażowane, że tak powiem, tego, co na telewizji trwa, to jak w stanie w sposób ewolucyjny ma dokonać to, o czym pan mówi? Ja powiem tak, na szczęście, znaczy w tej chwili naszą rolą podstawową i pewnie dlatego proporcje, że tak powiem, wiekowe na tej sali są takie, jakie są, naszą podstawową rolą jest na szczęście internet. Co oczywiście internet nie wystarcza, tak? Internet nie wystarcza, bo jednak większość Polaków jest skoncentrowana na tych głównych przekaźniach medialnych, tak? Ale my do coraz większej grupy docieramy poprzez internet i to jest nasz podstawowy kanał komunikacji. Oczywiście my nie mamy za wiele czasu. Nasze pokolenie już tego nie doczeka. My nie mamy za wiele czasu, dlatego że pewne trendy, które są obecne właśnie w polskim społeczeństwie, na pewnym etapie w Polsce jeszcze jest zdrowa tkanka społeczna, tak? Jeszcze jest na czym budować. Ale to może, jeśli my nie zrobimy tej fundamentalnej zmiany w najbliższych 10-15 latach, nie przełożymy tego życia publicznego, to kolejne pokolenie już może nie mieć tej szansy. Z dużą pewnością, tak? Więc ja zawsze byłem przeciwny takiemu hasłu, które na spotkaniach patriotycznych bardzo często się pojawiało. O, nic nie możemy, Polska ginie. Ja mówię, nie, to nie tak. Nie zginęła, mówię, bo 12 lat działam społecznie i co roku słyszę, że Polska ginie i już za pół roku nie będzie Polski. Mówię, Polska będzie, jeszcze długo będzie. Tak, ale nie takie traumy, nie takie wojny przeżyła. Ale rzeczywiście w tym haśle o tyle jest prawdziwe,
że pewne procesy trwają. Pewne procesy trwają, jeśli zdecydowanie szybko, w najbliższych latach nie odwrócimy, to potem już nie będzie, tak, nie będzie pokolenia do uratowania. Nie będzie pokolenia do uratowania. Bo kiedy odzyskamy Polskę, tak podsumowując trochę, zamykając, kiedy będziemy mogli mieć pewność, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? Wtedy, kiedy zmienimy Tuska? Nie. Wtedy, kiedy, nie wiem, dwie kadencje, będzie jakiś porządny rząd rządził? Też nie. Wtedy, kiedy uda nam się wychować całe nowe pokolenie Polaków w duchu tych wartości i z taką mentalnością. Wtedy możemy powiedzieć, że Polska jest odzyskana. Wtedy, kiedy będziemy w stanie, tak jak II Rzeczpospolita, wychować całe pokolenie zdolne do podjęcia do odpowiedzialności, do podjęcia sprawy sobie. Wtedy, bo wtedy można powiedzieć, tak skierowaliśmy sprawy polskie na dobrą stronę. Co oczywiście nie będzie oznaczało, że można spocząć na aurach. I tutaj zostawię Państwa z taką myślą. Zawsze chętnie się spotykam z seniorami przedwojennego ruchu narodowego. 3 lata temu mieliśmy w Warszawie Szkołę Etnią Młodzieży Polskiej. Tam przyjechała pani Maria Milecka-Loryś, obecnie 96-letnia. Wtedy była młodsza, miała 93 lata. Kobieta, która wstąpiła do Młodzieży Polskiej chyba w 1937 roku w Lwowie. Rozpoczęła swoją działalność właśnie jako w związku akademickim. Walczyła w Narodowej Organizacji Wojskowej, tworzyła sekcję kobiet, po wojnie wyemigrowała, bo za komuny nie mogła być w Polsce. Pół wieku spędzone w Kongresie Polonii Amerykańskiej. I pani Maria najpierw tam weszła na trzecie czy na czwarte piętro, 2 godziny opowiadała różne historie ciekawe ze swojego życia, a na koniec zaczęła wylistowywać, co ma jeszcze do zrobienia w tym roku, tak? Na Ukrainę jedzie, do Polaków, tu jedzie, to robi. I co to znaczy działacz narodowy? Co to znaczy prawidłowo promowany działacz narodowy? No to znaczy właśnie taki działacz, który po kres swojego życia zawsze się zastanawia, co jest jeszcze do zrobienia, z kim mogę się spotkać, komu nawet, jeśli już jestem zaawansowany wiekowo, komu mogę parę słów przekazać, kogo mogę zbudować tym swoim przykładem. To jest, nie będzie, jeśli ktokolwiek sobie wyobraża, że będzie jakaś rozstrzygająca bitwa, po której Narodowa Polska zwycięży i będzie można rozejść się do domów, nie będzie takiego momentu. Trzeba tak formatować swoje życie, nie mówię, że poświęcać wszystko, szkołę, rodzinę, studia, pracę i tak dalej, ale trzeba tak ubierać to swoje życie prywatne, żeby zawsze znaleźć tu bardzo, być może najcenniejsza z rzeczy Ziemki Wilczarza, żeby zawsze te 4 godziny tygodniowo dla ojczyzny znaleźć, żeby to zrobić. To jest tak naprawdę, jeśli Państwo z tym wyjdą z tego spotkania, to będę zadowolony. Proszę jeszcze tutaj do powiedzenia. Tak. Bo ja chciałem spytać o tych młodych, którzy są na Zachodzie. Tam jest 2 miliony młodych i teraz tak, czy oni mają zostać pokoleniem, które będzie stracone dla Polski, tam się zaklimatyzują i już nie wrócą, bo na razie nie ma na to warunków. Czy wy o tym myślicie? Czy będziecie też tam jeździć i w jakiś sposób tę ideę narodową zaszczepiać? Bo tam, poza Irlandią, chociaż ona też niby jest katolicka, ale tam jest jakby ta idea europejska tego relatywizmu powszechna. Czy też uznacie, że to już, że tak powiem, pokolenie, które będzie stracone i dopiero młode pokolenie, które w tej chwili ma 15-20 lat? Kwestia jest bardzo prosta. Jeśli będziemy w stanie wywalczyć tutaj w Polsce normalne warunki funkcjonowania państwa, no to oczywiście jest spora szansa, że spora część z nich wróci. Natomiast ja się zgadzam. Ja się zgadzam, że spora część z lat 10, za lat 15, lat 20 nie wróci, bo tam zakładają rodziny,
tamto rosną tamto społeczeństwo. Czy mam na to jakąś złotą receptę, jakąś odpowiedź? Nie mam. Poza tym, że od ponad roku działa w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie Patrii Fidelis, skupiające młodych Polaków. Ono zostało założone przez młodych Polaków, którzy 11 listopada 2011 roku przyjechali z Wielkiej Brytanii specjalnie na właśnie niepodległości. I potem się zorganizowali i teraz otwierają oddziały. Jest Londyn, jest już kilka otwartych oddziałów tego stowarzyszenia. Ostatnio zaprosili Stanisława Michalkiewicza, on tam robił tournée po Wielkiej Brytanii. Działamy, ratujemy co możemy, tak? Ale w Irlandii też coś się tam dzieje. Wiem, że my jako MW mamy też zgłoszenia z całego świata, to nie tylko z Polski, z tego świata i próbujemy to zagospodarować. Ratujemy co się da, tak? Ratujemy co się da i wciągamy w tą pracę, w to myślenie, kogo się tylko da. Tylko nie oszukujmy się, proszę Państwa, też, że my swoją pracą społeczną w Polskach bez wpływu na państwo jesteśmy w stanie odwrócić trendy, tak? Znaczy, jak parę milionów polskich dzieci chodzi do złej szkoły, to my, chociażbyśmy się urobili po łokcie, to nie zniwelujemy tego złego wpływu źle pomyślanej szkoły, tak? Znaczy, trzeba odzyskać wpływ na państwo, to na pewno, nie? My mówimy tylko o tym, że przed robotą stricte partyjną, polityczną trzeba wykonać odpowiednią pracę społeczną, odpowiednio zorganizować struktury społeczne, żeby to, co się potem robi na poziomie tym sejmowym, rządowym, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było skuteczne. I żeby taki rząd na przykład nie padł po pierwszym ataku, tak, bo się nagle zbuntuje kadra uniwersytecka, bo powie, że nie lustracji, bo się zbuntują media i co wtedy? I wtedy trzeba mieć potężne zaplecze społeczne, ludzi, którzy po prostu obronią to, tak? Trzeba mieć to zorganizowany naród. I o tym mówimy. I w tej chwili jesteśmy na etapie organizowania narodu, ale to nie znaczy, że my jesteśmy w stanie pracą społeczną odwrócić negatywne trendy, które są, gdzie się dzieją w państwie. No tego nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego wcześniej czy później trzeba walczyć o wpływ na państwo. Proszę Państwa, nie, już będziemy kończyć. Dobrze. No właściwie to nie mam żadnej specjalnej pytań do pana, ale będę chcę to powiedzieć utożsamiam z myślą pańską. Takie składam jestem żołnierzem Armii Krajowej i byłem również żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej zaprzysiężonej w armii w Niemczech, w Bawarii. I właśnie chcę tutaj po prostu pewne mam refleksje, bo sama tam widziałem na tym wspaniałym marszu niepodległości, gdzie te 100 tysięcy młodych wspaniałych ludzi szło. Nie tylko właśnie, tylko mocno. No, to mi się podobało. I ta właśnie wyszła o barierze tej ogromnej Słowej Republiki. Chodzi o to, że skojarzyłem to w pewnym sensie z wielką defiladą właśnie Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej z Marszem nad Renem. W 1946 roku, gdy tam było mnóstwo, ponad 1000 Polaków, tak samo mnóstwo Jakowców. Chcę powiedzieć, że mi podoba mi się to wszystko bardzo. Jeszcze napisałem taki esej na temat Bobskiego, który chcę panu tutaj sprezentować. Jednocześnie napisałem taką małą książeczkę Żbik i Marcin biją mnie tylko za resztę. Bo tę resztę, że pan na pewno słyszał, tam jest duży ruch narodowy. Ja z nimi mam kontakt z tymi ludźmi i walczyłem właśnie pod tym grudkiem wtedy, kiedy tam widzieli SS-owie, tam wszyscy ze sobą byli bici, między innymi tak samo Kowaciński już Żbik, zresztą pochodzi z moich stron, ale to jest troszkę radykalskiego. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, w pewnym sensie, bo tu słyszałem te wszystkie historie, bo nie wiem, się nie da tylko ogarnąć. Uważam, że jednak musimy przyspieszyć ten marsz, bo 15 lat to jest krótko czasu. Chodzi o taką historię, że twierdzę, że właśnie te, co tu jest napisane, ten klub myśli, że trzeba zacząć od myśli. Tak samo zaczynał od Polski, myśli nowoczesnego Polaka. Chodzi o to, że właśnie zapoznać się z tym nurtem i twierdzę, że te zgromadzenie, że tu jest, to ono myśli tak jak pan. Chodzi o to, że teraz ci ludzie mają być właśnie tą całą awangardą, która pójdzie właśnie do Szczecina, będzie mówił o tym sąsiadom i będziemy organizować kluby myśli właśnie narodowej, bo to jest najważniejsze, czy biblioteki, tylko to wszystko unarodowić i zrozumieć, że ci Polacy zmienili mentalność, żeby kim są, aby się nie bali powiedzieć, że są Polakami, że właśnie muszą myśleć po polsku, a nie, żeby się w inny sposób. Dziękuję bardzo serdecznie.
serdecznie. Przede wszystkim dziękuję za to, że pan nie składa broni i że walczy. Ja myślę, że tak, jeśli będziemy tworzyć takie struktury z legitymacjami członkowskimi, to legitymacja numer jeden Ruchu Narodowego w Szczecinie to na pewno tutaj. Szata. No cóż, zostali nadany w 1943 roku, właśnie we wrześniu. Bo przedtem byłem w innym oddziale partyzanckim, potem byłem u Marcina, tego Marcina, który tutaj właśnie leży u nas na cmentarzu. I to jest taka moja mała książeczka, oczywiście pisałem żadnych słów, Roman Dmowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za dołączenie tym publicznym, że potrzebna jest jedność narodowa. Jednocześnie to jest raz to, co może są kofetą. Jednocześnie to jest taka ta teraz napisana o tym właśnie z relacja Żbika, Boga Marcina i Bola. Dziękuję bardzo. Przybycie dzisiaj. Dziękuję Bartkowi i Civitas Christiana za organizację tego spotkania. Proszę Państwa, wczoraj byłem w Koszalinie, dzisiaj jestem w Szczecinie. Ja sam jestem pochodzę z byłego województwa jeleniogórskiego, mającego podobną opinię czerwonego, jak i zachodniopomorskie, tak? Czy dzisiaj różowego, czy jakkolwiek. Ale to, co widziałem wczoraj w Koszalinie, to, co widzę dzisiaj w Szczecinie, to jestem przekonany, że czerwone czy różowe zachodniopomorskie się kończy i zaczyna się narodowe zachodniopomorskie. Wczoraj wielki postęp. Proszę, 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 naprawdę proszę jeszcze chwilę. Chciałbym tutaj podziękować jeszcze raz jako organizatorzy, czyli Klub Myśli Swobodnej i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za przybycie Państwa tutaj na to spotkanie. Jesteśmy tutaj, dzisiaj debiutuje nasz roll-up. Nic nie byłoby w tym, powiedzmy, jakiegoś niezwykłego, gdyby nie to, co tam jest napisane. Tym się właśnie zajmujemy i zachęcamy, aby zaglądać na naszą stronę internetową, którą tworzymy, ale też i na profil facebookowy. Bo właśnie tak jak tutaj było na tym spotkaniu powiedziane, jesteśmy po to, żeby tworzyć nową Polskę, po to, żeby działać, organizować się. I każdy z Was, każdy z Państwa, czy to starszy, czy troszkę młodszy, ma taki potencjał w sobie, ma taką siłę. Może to brzmi jak banał albo populizm, ale tak jest, ponieważ każdy z Was, tak jak dzisiaj było powiedziane na kazaniu, jest taką zapałką, którą można zapalić i nieść ten ogień zmiany, ten ogień lepszego jutra do wszystkich, z którymi się stykamy. I po to właśnie jesteśmy tutaj. Te wszystkie małe organizacje i duże organizacje patriotyczne tu w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim po to, żeby to zmieniać. Dziękuję Państwu jeszcze raz za przyjście dzisiaj tutaj do nas. I jeszcze tylko takie krótkie informacje, ogłoszenia. Tutaj tak bardzo serdecznie przywitaliśmy i podziękowaliśmy panu Waldemarowi Gałuszce. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za miesiąc, 28 lutego, widzimy się tutaj z panem Waldemarem, który będzie promował swoją książkę Człowiek i los. Będzie pokazany film o panu Tarchalskim, pseudonim Marcin, po mszy za ojczyznę i naród polski, która będzie o godzinie 18 w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Spotykamy się tutaj, by zacząć obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca spotykamy się na Placu Grunwaldzkim, wyruszamy później w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, niesiemy największą, najdłuższą biało-czerwoną flagę w Polsce, która chcemy, żeby miała kilometr długości, nie tylko po to, żeby się pochwalić taką flagą, ale to ma być hołd. Hołd dla tych właśnie żołnierzy wyklętych.
który to właśnie chcemy ofiarować właśnie w tym Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O kolejnych akcjach związanych i wydarzeniach z 1 marca będziemy informować. Woli tego jeszcze ścisłości będą wykłady w sobotę, koncert wieczorem oraz w niedzielę obóz Żołnierzy Wyklętych, grup rekonstrukcyjnych i inscenizacja historyczna. To może na temat 1 marca, a jutro jeszcze zapraszam tutaj w imieniu organizatorów na manifestację w obronie polskiej ziemi. Tutaj było wspomniane o tym, że rolnicy, którzy już prawie 2 miesiące o swoje walczą tutaj w Szczecinie przed Agencją Nieruchomości Rolnej, oni potrzebują wsparcia, potrzebują nas, Szczecinian, Polaków, którzy będą jakimś znakiem, że to nie tylko jest sprawa i walka o własną ziemię, jakąś tam rolniczą. To jest ziemia nas wszystkich. I jeżeli tą ziemię stracimy, to stracimy, można powiedzieć, że dom. Stracimy po prostu coś, na czym, gdzie będziemy organizować się, jak nie właśnie w naszej ojczyźnie, gdzie w naszym domu. Więc zachęcam o godzinie 17 przyjść na Bały Chrobrego przed Urząd Wojewódzki jutro. I jeszcze na koniec już ostatnie właśnie ogłoszenie, tak tutaj było wspomniane, jest myśl.pl do kupienia, różne numery tam będą w korytarzu, jest do kupienia Magna Polonia, Polityka Narodowa. Proszę Państwa, ten dochód, który idzie z tych pism, to nie idzie na jakieś waciki, czy jakieś szamponiki, czy jakieś, nie wiem, wystrój różny, jakiś... Piwo dla bardzo. Czy tam nie na piwo. Dzięki temu tworzymy m.in. te organizacje patriotyczne. Dzięki temu tworzy się ruch narodowy, bo te pieniądze nam nie spadają z nieba. To są wszystko ciężkie pieniądze, które swoim wkładem są właśnie wrzucone do tego koszyka, z którego później wyrasta ruch narodowy. Dziękuję bardzo. Obiecuję.